Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku jeździeckim. Dzisiaj opowiem wam troszkę o koniach zimnokrwistych. Przedstawiam wam nasze konie, które są tej rasy oraz opowiem wam o tym, czym one się tak naprawdę zajmują i czym mogą się zajmować konie zimnokrwiste. Polskim zimnokrwistym koniem naszej stajni jest Basia. Konie zimnokrwiste charakteryzują się mocną budową, silnym zadem, potężnymi łopatkami i niezwykłą siłą. Dlatego są użytkowane najczęściej do bryczki, do wozu lub do ścinki drzewa. Oczywiście w lesie pracują. Drugim koniem zimnokrwistym, ale rasy sztumskiej, jest Aumara. Tutaj macie ją za moimi plecami. Te konie cechują się tak samo niewyobrażalną siłą i spokojem ducha. Konie, inaczej mówiąc, pociągowe, tak je nazywają, z tego względu, że przez całe ich życie, tak naprawdę, odkąd powstały te rasy, użytkowane były w polu. Najczęściej pracowały w orce, czy właśnie pracowały w wozie, przewoziły różne ciężkie towary, czy pracowały w mleczarni i przewoziły mleko od innych rolników. Teraz zastosowanie, my na przykład używamy te koniki w wozie, gdzie wożą po prostu ludzi na przejażdżki do lasu. Biały gaj, zielony gaj, tym gajom tak ponuro, teraz przeraża mnie ta szenta za wysoko, a mnie samotnie źle. Ta szenta za wysoko, a mnie samotnie źle, samotnie źle. Ale także można na nich jeździć. Nasze koniki też są ujeżdżone w siodle i pracują pod jeźdźcami początkującymi lub w hipoterapii oraz na jazdy kusujące chodzą. Bardzo cenię tę rasę za ich spokój. Są to niezwykle delikatne, spokojne konie, które można swobodnie używać, właśnie tak jak już wcześniej wspomniałam, do hipoterapii, czy chodzą w wozie, są opanowane, najczęściej w ruchu ulicznym zdają stuprocentowy egzamin spokoju i opanowania, gdy mijają się z samochodami, czy przewożą ludzi. Są końmi bardzo zrównoważonymi. Mimo ich wielkich rozmiarów, bo są dużymi, bardzo masywnymi zwierzętami, mogą się nimi zajmować dzieci. Oczywiście, jeśli są do tego przygotowane, to jest tak jak z każdym koniem, czy młodym koniem lekkim, tak samo koniem zimnokrwistym. Jeśli ktoś zajmie się nimi odpowiednio, to mogą cieszyć przez lata ludzi swoim właśnie zaangażowaniem w pracę oraz spokojem ducha. Jest tak naprawdę dużo zwolenników koni zimnokrwistych, czy koni sztumskich, czy innych ras koni właśnie roboczych, inaczej mówiąc, koni, które pracują ciągnąc ciężkie ciężary lub pracując w polu. Ja uwielbiam konie zimnokrwiste za ich usposobienie, za ich zaangażowanie i po prostu są niezwykłymi przytulaskami. Nam się na tyle poszczęściło, że mamy bardzo fajne dwa konie. Aumara i Basia są końmi pracującymi bardzo dobrze, ciągnącymi dobrze wóz, są spokojne, zrównoważone oraz mogę na nie zawsze liczyć. Znają na pamięć trasy, mogę prowadzić je na luźnej lejce. One zawsze idą równo, ciągną bez najmniejszych problemów. Coraz większa ilość jest zwolenników, którzy po prostu kupują sobie konie zimnokrwiste, by na nich jeździć i użytkować pod siodłem. Ja uważam, że to nie jest głupi pomysł, ale też musimy wszystko robić z głową, ponieważ są to bardzo masywne konie i musimy mieć na uwadze ich przeznaczenie. My też jak najbardziej użytkujemy konie w siodle. Tak jak już wcześniej wspomniałam, one schodzą na jazdy na ląże, chodzą w hipoterapii, ale także na tereny kłusujące czy tereny oklepowe oraz na jazdy kłusujące, które naprawdę cieszą się dużym uznaniem. Są to bardzo wygodne konie i przyjemne do jazdy. Od mnie zapyta, czy chcesz być ze mną, czy nie.
Moi drodzy, to na tyle. Dziękuję, że jesteście z nami, że oglądaliście nas. Mam nadzieję, że Wam się podobał ten film o naszych cudownych koniach zimnokrwistych. Zachęcam Was do oglądania naszego kanału, śledzenia go, a tymczasem ja się żegnam z Basią. Pozdrawiam Was serdecznie.